zdecydowanie się różnimy między sobą. Każda z nas zajmuje się w życiu czymś kompletnie innym, każda ma inne pasje, ale łączy nas absolutnie jedna rzecz – rowery. Przede wszystkim bardzo chciałybyśmy, żeby ludzie wyszli trochę z domu, żeby to miasto troszeczkę inaczej żyło. Rower łączy ludzi. Chciałybyśmy pokazać ludziom, jak jeździć w mieście, żeby robić to mądrze i bezpiecznie i żeby jakoś z tej przestrzeni wspólnej, jakby na to nie patrzeć, korzystać. Każda z nas uczyła siebie po prostu nawzajem albo uczyli nas nasi mechanicy rowerowi. Tak chcemy tą wiedzę przekazywać dalej, żeby nie trzeba było na nikogo czekać, ani dzwonić po prostu chociażby po męską pomoc, bo nie jest nam to do szczęścia potrzebne. Ta kawiarenka ma na celu właśnie pokazać ludziom, że można tym rowerem się poruszać, choć w Bielsku jest to no, jeszcze dość trudne ze względu na niewielką ilość ścieżek rowerowych, ale to też ma na celu pokazać właśnie władzom miasta, że dzieją się rzeczy rowerowe i że my chcemy właśnie wspierać tą ekologię w mieście. Zależałoby nam na tym, żeby coraz więcej osób po prostu zaczęło jeździć. Rower w mieście łączy ludzi. Zupełnie inaczej jedzie się rowerem do pracy, kiedy spotyka się drugą osobę i ma się z nią bezpośredni kontakt. Ja do pracy jeżdżę codziennie przejeżdżam przez miasto i niesamowitą ilość ludzi poznałam dzięki temu, że jeżdżę rowerem.